Praca Mirosława Bałki 7 plus 1 to 8 bloków solnych o średnicy 90 cm zatopionych w takich 8 kontenerach betonowych, które składają się razem w prawie 10-metrową rzeźbę. Mirosław Bałka jest artystą znanym z redukcji form, ze znajdywania formy bardzo monumentalnej, ale jednocześnie syntetycznej nierzadko. Z formy, która odnosi się do takich elementów jak wymiar, na przykład wymiar ciała, bądź wymiar budynku, bądź przestrzeni, jak temperatura, jak wreszcie sama materia, mydło, a tutaj akurat sól. I ta praca zrobiona jest z betonu oraz z soli. Z jednej strony coś, co jest kruche, wydaje się organiczne i cały czas pracować, a z drugiej strony coś, co jest stabilne, związane, wydawałoby się na trwałe. Praca Mirosława Bałki powstała na zlecenie Centrum Finansowego Puławska w Warszawie i ten wątek finansowy, wątek obiegu pieniądza wydaje się tutaj jednym z ciekawszych tropów interpretacyjnych. Niegdyś z Krakowa, tutaj z okolic Zabłocia, Mocaku, spływano sól w inne regiony Polski czy Europy. Jeden z tych bloków solnych cały czas się wolno obraca, pozostałe 7 nie. I być może jest to obrót pieniądza. Niegdyś przed wynalezieniem pieniądza środkiem wymiany były towary. Takim też była sól, ale jak podjąłbym jeszcze jednego tropu odnośnie soli, to wątek Auschwitz-Wieliczka, innej pracy Mirosława Bałki, która stoi w drodze do Mocaku. To taki tunel betonowy, który kierunkuje przechodnia w dwa popularne kierunki Małopolski, obozu zagłady Auschwitz, a z drugiej strony Wieliczki, czyli kopalni soli. Tropów, które spotykają się też często w pracy Mirosława Bałki, który być może przesadnie jest przez niektórych krytyków też nazywany artystą Holokaustu. Chodzi, ja myślę, że jego prace dotyczą kwestii tragizmu istnienia ludzkiego w znacznie szerszej perspektywie, aniżeli tylko tego. I tak samo tą kwestię rzeźby 7 plus 1 możemy traktować w perspektywie znacznie szerszej niż tylko obieg pieniądza. Sól w tym wypadku jest blokiem skalnym z kopalni soli w Kłodawie, ale pamiętajmy, że sól, też używana przez artystę w niektórych swoich pracach, to też wydestylowany pot czy łzy. Coś bardzo materialnego, namacalnego, taki destylat ludzki. I spójrzmy na tą pracę też przez pryzmat ekonomii, bezlitosnej ekonomii oraz potu ludzkiego, który, bądź łez ludzkich, które składają się na tęże ekonomię. Oraz na taki jeszcze większy, uniwersalny schemat. Obracający się walce, właściwie jeden obracający, inne stojące, to też trochę jak takie młynki życia, na których też bezlitośnie składa się nasza egzystencja. W tej perspektywie Bałka to artysta, który nie boi się patosu, patosu przesadnego, tego patosu, który czasem ma znaczenie pejoratywne, takie powiedzielibyśmy pomnikowe. Ile jest to ten patos w starym znaczeniu, w tym znaczeniu bardziej XIX-wiecznym, znaczeniu tragizmu. Czyli jest to artysta, który w swoich syntetycznych pracach potrafi wielowarstwowo dostrzec i nanizać nam w opowieść tragizm naszego losu.